Gość poranka. Katarzyna Kosińska, witam, zapraszam na audycję Gość Poranka. Jak zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca u nas nie o polityce, a o sztuce będziemy rozmawiać, a moim gościem jest artysta plastyk Marek Zalewski. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie i bardzo się z tego cieszę. Że nie o polityce. Tak jest. O sztuce ja bym chciała, żebyśmy dzisiejszą audycję zaczęli od tego, co ciekawego pan by polecił naszym słuchaczom w te długie jesienne wieczory, gdzie możemy się wybrać, żeby trochę ze sztuką, dobrą sztuką poobcować. No właśnie, to jest zawsze pytanie takie, które przyjeżdżam tutaj, przychodzę tutaj nieprzygotowany. Ale z tego, że bywam, to mam coś do powiedzenia. To znaczy tak, jest wspaniała wystawa w Zachęcie w Warszawie, którą wszyscy ci, którzy się interesują sztuką polską, to powinni zobaczyć. To jest wystawa, będzie trwała bodajże prawie do świąt Bożego Narodzenia w Zachęcie. Co po Cybisie. A więc po XIX wieku w sztuce polskiej coś się działo. Tego może nie widać, tego nie zawsze słychać. Chętnie się chwalimy tym, co jest na świecie, a nie tym, co w Polsce. Piękne, wspaniałe rzeczy, które są taka wystawa przekrojowa tego, co właśnie robili polscy artyści, polscy malarze po Cybisie. To też jest pokazana sztuka polska w bardzo dużym przekroju. To znaczy, że obraz, malarstwo niekoniecznie jest na płaskie. To, że są różne techniki, są nowoczesne techniki wprowadzane. Jest bardzo dużo ciekawych rozwiązań takiego poszukiwania istnienia. Kim my jesteśmy w ogóle na świecie? Co my robimy? Po co robimy? Sztuka polska jest wspaniała i warto to zobaczyć, a przy tym zobaczyć to dzieło artystów polskich cenne, bardzo cenna wystawa, którą chętnie obejrzałem, na którą chętnie chyba jeszcze raz pójdę, dlatego że tego się nie da tak skonsumować, tak jak i w Muzeum Narodowym. Nie da się skonsumować w jeden dzień, czy w jedną godzinę, czy w dwie. Trzeba bywać na tym. Zobaczyć ten kolor, zobaczyć te różne rozwiązania plastyczne, które mnie jako artystę interesują. To warto. To zachęcamy gorąco. Do Warszawy można się wybrać i ze sztuką poobcować. Przed audycją chwilę rozmawialiśmy, że jeszcze godna polecenia wystawa jest w Ostrołęce. Oj, oczywiście. Specjalnie pojechałem. Zresztą byłem bardzo zajęty, ale specjalnie pojechałem tam. Zresztą zrobiłem wielką niespodziankę szefowi galerii, bo miałem nie być na tej wystawie. Adam Myjak, profesor, rektora Warszawskiej Akademii. Powspominaliśmy sobie z Adamem dawne czasy, kiedy ja studiowałem, to Adam był asystentem profesora Stanisława Kulona na pierwszych moich dwóch latach akademii. Wspaniała wystawa, taki może mały wycinek tego, co on robi. Dzisiaj już ponad 70 lat mężczyzna. Powspominaliśmy sobie i zobaczyłem taki przekrój jego twórczości, minimalny zresztą, a jest to naprawdę tytan pracy. Proszę sobie wyobrazić, to jest rektor akademii, gdzie jest ogromna praca urzędnicza, reprezentacyjna. To jest artysta, to jest człowiek, który robi kilka wystaw rocznie i przede wszystkim bardzo dużo pracuje, robi duże rzeźby, ogromne rzeźby, w materiałach rzeźby, to znaczy w drewnie, w brązie, w stali teraz. A przy tym taki bardzo życzliwy światu, a jednocześnie obserwujący nas, ludzi. Te prace jego nie mają tytułów, ale mają człowieka w sobie i mają jakby jego... Nawet powiedziałbym autoportret. Nawet na tej wystawie tam parę osób mówiło, o, to pan jest przecież w tej rzeźbie pokazany jako autoportret. Tak, bo Adam po prostu obserwuje ludzi, obserwuje rzeczywistość, obserwuje i pokazuje to w swoich rzeźbach. Ja szczególnie bardzo lubię jego wcześniejsze, nawet powiedziałbym, te głowy, te wszystkie popiersia jego. To nie są głowy realistyczne.
To są głowy mówiące o człowieku bardzo ciekawie, bardzo uważnie obserwującego artysty rzeczywistość człowieka, jego troski, jego problemy, jego fantastyczne. A przy tym jest, no, ja bym powiedział, kolorystą w rzeźbie. On fantastycznie te rzeźby patynuje, dodaje im jakby uroku poprzez kolor, bo sama forma, nie wiem, z brązu czy z drewna może była gorsza, nawet powiedziałbym gorsza by była w odbiorze, a przy jego takim malarskim traktowaniu później tych rzeźb, no smakowite to było dla mnie zdarzenie. A przy tym, no fajny facet, lubię go. Dwie różne wystawy i zachęcamy do odwiedzenia właśnie tych zarówno w Warszawie, jak i w Ostrołęce. No a teraz trzeba trochę porozmawiać, co tam ciekawego u pana Marka Zalewskiego się dzieje. Rycerzy, grono się powiększa. No tak, no właśnie. Czterech wspaniałych jest. Właśnie otworzyliśmy, odsłoniliśmy Onufrego. Fajne zdarzenie. Myślę, że ciąg dalszy będzie. To, no tak, to Ciechanów może w ten sposób jakiś zaistniał i zaistnieje jako miasto rycerzy. Zobaczymy, no to się okaże. Ale myślę, że to taka sympatyczna dla Ciechanowa sprawa w ogóle. Już czterech jest, a kolejny w planach, czy jeszcze na razie nic nie wiadomo? To znaczy czwarty już jest u mnie w pracowni, a jeszcze nie ma... Tak, jeszcze nie stoi. Miasto jeszcze nie stoi, dopiero Onufry, znaczy Cieszek i przy zamku i Onufry, ale dwóch mam jeszcze w domu. Pracowni, tak, oczywiście. Troszkę nie mam czasu na to, bo zająłem się troszeczkę innymi sprawami, właśnie ciechanowianami czy ostrołęczanami. Robię szkice, a przy tym, no, dodatkowo muszę czymś innym też się zająć. I grono Ostrołęczan powiększyło nam się od naszej poprzedniej rozmowy znacznie, bo już przed wejściem na antenę chwilę rozmawialiśmy, ponad 20 portretów jest. Tak, no 21 portretów jest i bardzo fajna sprawa, bo w momencie, kiedy ujawniłem, że to robię, no zgłaszają się do mnie Ostrołęczanie, bardzo sympatyczne osoby, zresztą bardzo się z tego cieszę, że to zgłaszają się i, no nieznane, po prostu osoby z ulicy, prawda, praktycznie. I to fajnie, bo o to mi chodzi. Nie, to nie chodzi o celebrytów, nie chodzi o polityków, nie chodzi o, tylko o autentycznych, takich no, przeciętnych ludzi z miasta. Tak samo zresztą z Ciechanowa. Proszę zauważyć, że Ciechanowianie to już jest ponad 600 chyba portretów. To są bardzo różne osoby i na tym mi zależy, żeby taki przekrój społeczny był. To są ludzie chodzący po ulicach, to jest fajne. I cały czas to grono również ciechanowian się powiększa i powiększać się będzie. Będzie, oczywiście. Ja zresztą, jak na początku, zresztą jak zacząłem to 3 lata bodajże temu, ten projekt, to przewidziałem, że to do końca moich dni, prawda, będzie w jakiś sposób notowana ta rzeczywistość ciechanowa. I nadal jeszcze, jeśli ktoś chciałby znaleźć się na takim zapraszam, portrecie naprawdę szkicy, zapraszam, to można naprawdę zapraszam. Odesłać zdjęcie. Tak, tylko proszę. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo czekają bo inne pełne miasta. Ręce, tak, pracy są. Czekają inne miasta, także no, bardzo pilnie czekam na wystawę w Płońsku. Halo, drodzy Płońszczanie, czekam na was. Pozdrawiamy Płoński, mamy nadzieję, że w listopadzie podczas naszego spotkania może coś o Płońsku uda nam się powiedzieć. Tak jest, mam nadzieję. Miejmy nadzieję. Bardzo dziękuję za przybycie do naszego studia. Niestety czas antenowy dobiegł końca. Znowu coś przedłużyłem. Moim gościem był pan Marek Zalewski, artysta plastyk. Dziękuję bardzo i zapraszam w listopadzie. Dziękuję serdecznie.